Przez 3 dni w różnych miejscach odbywały się wydarzenia w ramach 7. edycji prezentacji Niepełnosprawni Sprawnym. Tegoroczna edycja rozpoczęła się od Dnia Radości w Gimnazjum nr 2. Zaproszeni goście obejrzeli w bibliotece krótki program artystyczny w wykonaniu zespołu teatralnego ze Szkoły Podstawowej nr 2. Potem było wspólne pieczenie muffinek, w trakcie którego rodzice niepełnosprawnych uczniów mieli okazję do rozmowy, wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Gdy już muffinki zostały przygotowane, można się było nimi raczyć, ale wcześniej w salce fitness odbyły się zabawy twórcze pod hasłem Mam Moc. Dzień Radości w Gimnazjum nr 2 rozpoczął polkowickie prezentacje Niepełnosprawni Sprawnym. Drugi dzień, czyli wtorek, był dniem edukacyjno-profilaktycznym. Wówczas podsumowano konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3 zatytułowany Chcę być bezpieczny w podróży. Tradycyjnie ostatni dzień prezentacji został poświęcony sportowi. Można było zobaczyć, jak wygląda gra w rugby na wózkach czy też golbal. O tym, jak trudno grać w golbal, przekonali się pełnosprawni pracownicy Urzędu Gminy w Polkowicach. Jest to nowe doświadczenie. Pierwszy raz miałam styczność z czymś takim i no naprawdę jestem pełna szacunku dla tych osób, które to uprawiają, bo to naprawdę wymaga dużo wytrwałości i siły woli. A jednak udaje się zdobywać bramki. Tobie udało się nawet strzelić w bramkę z karnego. Otóż nie. Bramkę z karnego strzelił Piotrek, z tego co pamiętam. Ale i tak byłeś strzelcem kilku niezłych bramek. Oczywiście nie mogłeś tego widzieć, my to ocenialiśmy. Na czym polega główna trudność w tej grze? Nie wiem, bo nie widziałem, ale generalnie chodzi o to, żeby skupić się na jednym zmyśle, głównie na zmyśle słuchu i śledzić ruchy piłki. W ten sposób można przygotować się do uderzenia przeciwnika i mniej więcej śledzić to, co dzieje się na boisku. Niestety nie jest to aż takie łatwe, jakby się wydawało, obserwując to z boku. No właśnie, wszyscy powtarzają, że nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało obserwatorowi zewnętrznemu. Czy to wymagało z waszej strony ćwiczeń, treningów? Przygotowywaliście się wcześniej do tego? Niestety nie. Nie mieliśmy w ogóle żadnych treningów. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj. Wiedzieliśmy, że będziemy grać w tej drużynie w takim składzie. Dzisiaj się o tym dowiedzieliśmy. Także nie mieliśmy. Największym problemem w czasie rozgrywek jest właśnie szum, bo generalnie w piłce są tylko i wyłącznie dzwoneczki. Te dzwoneczki nie są też za głośne i w momencie, jeżeli gdzieś z trybun dochodzą jakieś odgłosy, to usłyszeć, z którego kierunku to dochodzi, w sensie piłka, tak, nadatuje, to jest praktycznie niemożliwe i wtedy to tylko już kwestia losu. Jak oceniacie tego typu inicjatywy, jak właśnie prezentacja Niepełnosprawni Sprawnym? Co one dają nam? Przybliża to nas sprawnych do tych niepełnosprawności. Bardziej rozumiemy ich bolączki, ich problemy, z którymi się oni na co dzień muszą stykać. No my tego nie znamy, bo my tego nie mamy na co dzień, więc to ta inicjatywa jest jak najbardziej potrzebna i myślę, że więcej tych inicjatyw przybliży nas bardziej do tych osób. Kolejna 7. już edycja prezentacji po raz kolejny udowodniła, że osoby niepełnosprawne potrafią dokonywać wielu wartościowych i imponujących rzeczy, że ich obecność wzbogaca społeczeństwo. To jedna z wielu wartości, jakie niosą ze sobą prezentacje. Ludzie nas rozpoznają na ulicach. Już nie jest tak, że o, ten pan na wózku, tylko o, cześć, grałeś rugby. Także to też jest zupełnie inne nastawienie, zarówno dorosłych, jak i młodzieży, od tej najmłodszej, czyli od wieku przedszkolnego. Też dzieciaki edukujemy w zakresie skoku na główkę, czy też innych profilaktyk, tak jak w tym roku, zapinania pasów. Dzieci też kojarzą nas na ulicach, na mieście i wiedzą, że my jesteśmy taką samą osobą jak inne, już nie postrzegają tego jakoś dziwnie. Dzięki prezentacjom wielu osobom otwierają się oczy i lepiej rozumieją problemy. Zwrócenie uwagi na to, że osoby niepełnosprawne są tylko pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, ale można od nich wiele czerpać. Uczyć się ma olbrzymie znaczenie i jest jednym z celów, które przyświecając prezentacjom od samego początku. Osoby z niepełnosprawnością są dla nas przykładem, bo ich technika gry jest tak bogata, że właściwie osoby sprawne, mieliśmy tutaj wiele przykładów, no muszą bardzo mocno się skupiać na tym, żeby dać sobie radę z tą grą, która jest widowiskowa niesamowicie.
Tegoroczne prezentacje odbywały się pod hasłem Mam Moc. W ramach trzydniowych spotkań miały miejsce m.in. wystawy, turnieje sportowe i warsztaty. Zajęcia odbywały się w akwaparku w siedzibie warsztatów terapii zajęciowej, przychodni Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz hali sportowej przy szkole nr 2. Prezentacjom towarzyszyła kampania społeczna Ty Downie, cykl spotkań edukacyjnych oraz wystawa o niepełnosprawności zorganizowana w bibliotece.